20 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Słubicach odbyło się spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy z unijnych środków. O tę nową perspektywę finansową zapytaliśmy członka Zarządu Województwa Lubuskiego, prowadzącego spotkanie, pana Marcina Jabłońskiego. Chcemy jak najszybciej przystąpić do wydatkowania funduszy unijnych. Mamy do dyspozycji ogromną kwotę, bo to jest ponad 915 milionów euro, to prawie 4,5 miliarda złotych. Duże środki. Oczekujemy aktywności od beneficjentów. Chcemy, by jak najszybciej przystąpili do pisania wniosków, startowali w konkursach i oczekując tej aktywności postanowiliśmy sami być aktywni. Wyszliśmy naprzeciw z tą informacją, tak naprawdę wyjechaliśmy, bo jesteśmy w każdym powiecie i tutaj chcemy bezpośrednio pokazywać, jak to robić, na czym polegają te fundusze, z czego się składają, o jakie pieniądze, na jakiego rodzaju projekty można się ubiegać. Przyjechali wszyscy fachowcy, którzy tym się zajmują, więc powstaną pierwsze relacje takie też bezpośrednie i ci, którzy będą potrzebowali dalszych informacji, będą mogli zwrócić się do nas no niemal bezpośrednio, ale też mieć już wiedzę o tym, gdzie poszukiwać tych pieniędzy, jak się o nie ubiegać, na co uważać. Chcemy jak najszybciej zacząć, jesteśmy gotowi i chcemy pomóc beneficjentom wyrealizować oczekiwane projekty i spełniać marzenia. A kto może zostać beneficjentem? Te pieniądze są przeznaczone na różne obszary, bo mogą z nich korzystać instytucje publiczne, samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. Spektrum tych, którzy mogą realizować projekty, jest bardzo duże. I o tym właśnie opowiemy, pokażemy, na czym polegają te różnice, jakich projektów no niestety już nie można realizować, jakie są oczekiwania Komisji Europejskiej. Także mamy cały taki komplet materiałów, to trochę potrwa, trochę wymęczymy tych, którzy dzisiaj przyszli, pewnie jeszcze się tego nie spodziewają, ale to jest potrzebne, żeby zrozumieć cały kontekst, jak to wszystko działa, o tym wszystkim będziemy dzisiaj opowiadać. A jak pan ocenia zainteresowanie po tych spotkaniach, które już pan odbył? Na każdym z tych spotkań było co najmniej kilkadziesiąt osób, przedstawicieli różnych obszarów i właśnie samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorcy. Byli też normalni mieszkańcy tych powiatów i pytali o rzeczy, no na przykład wspólnot mieszkaniowych. Więc zainteresowani, ta potrzeba została przez nas dobrze rozpoznana. To są ciekawe też rozmowy, na końcu jest szansa na dyskusję, formułowanie różnych pytań, no i dowiedzenie się o tym, co ważne, żeby móc sprawnie te ogromne pieniądze z korzyścią dla mieszkańców wydać. Szansa uzyskania unijnych środków otwiera nowe możliwości rozwojowe dla naszego regionu.